Fiona pożarowóz. Co się stało? Sikawka nie działa? Zaraz sprawdzę. Spokodentka, Fiono. Naprawimy raz, dwa. Wezmę najlepszy klucz. Dalej, Mechanusie, pomóżcie mi, proszę. Ojej! Nic ci nie jest, żółta? Cóż, problem rozwiązany, Fiono. Dziękujemy za wizytę w warsztacie Gekona. Papatki! Cześć, kochani! Greenka ma urodziny i urządzamy imprezkę na plaży. Ho, ho, luzik! Te balony z Helen dają niezły odlot. Wszystko gotowe. Jeszcze tylko Fiona przywiezie tort urodzinowy dla Greenki. Uwaga, Fiono! Nie wjeżdżaj na grząski piasek! Gazu! Nadciąga przypływ! Jakoś cię wyciągniemy, Fiona. Aha, możemy ją podnieść, używając twoich balonów. Wiem, że je uwielbiasz, Grinko, ale są potrzebne Fionie. Pożyczysz nam balony? Udało się! To działa! Działa aż za dobrze! Fiona leci w dal! To jest to! Migusie, Mechanusie! W samą porę, Mechanusie! Już jadą wszyscy zaproszeni goście. Miło was widzieć, kochani. Dzięki za balony, Grinko. I najlepsze życzenia. 100 lat! Tak, Grinko, tam jest pożar. Na szczęście Fiona pożarowóz już jedzie. Ojeju! Tirka i jej mama ścigają się dla hecy. Ich silniki zagłuszają syrenę Fiony. Fiono, trzeba ci zamontować głośniejszą syrenę. Dalej, Mechanusie, załóżcie Fionie nową syrenę. musi być donośny, wyjący dźwięk. Gotowe! Daj głos, Fiono! Niezła wtopa! To był dzwonek do drzwi. Szukaj dalej. Ona ryczała jak dinozaur. Nam chodzi o wycie. Teraz było lepiej, ale musi być o wiele głośniej. Ten pachołek wygląda jak wielka tuba. Zamontuj coś w tym stylu na syrenie. No i to jest głośna syrena. Pa, Fiono! Dzięki za wizytę u Gekona. Czołem, kochani, pracowity dzionek. Wymieniamy opony małej Tirce i Maxowi. A gdzie jest Max? O, witaj, Max. Do dzieła, Mechanusie. Żółta ma guza na głowie, więc do roboty, panowie! Śrubokręt! Prędko, żółta! Chyba zamienili opony. Nie szkodzi. Wszyscy są omylni. Teraz trzeba to odkręcić. O, nie martw się, Max, bo odzyskasz kółka. Fuj! Mała Tirko, wiem, że dobrze się bawisz. Ale to opony Maxa. Czy możesz mu je oddać? O, brawo, mała Tirko. To bardzo ważne, aby zawsze oddawać pożyczone rzeczy. Do zobaczonka! Papatki! Czołem, kochani! Tu wasz Gekuś. Właśnie jedziemy do domu. Co? To mała Tirka. Co się stało, skarbie? Zgubiłaś smoczek? Nie martw się. Zaraz go znajdziemy. Do dzieła, Mechanusie! Poszukaj wśród tych czerwonych róż! Znalazłeś coś? Sprawdź zielony żywopłot! Może coś tam widzisz? Ten smoczek musi gdzieś tu być. Bardzo mi przykro, skarbie. Nigdzie nie mogę znaleźć smoczka. A? Bluś! Gratki! Znalazłeś go! Chwileczkę, mała Tirko. Mamy szczęśliwy finał. Dzięki za pomoc, kochani. Papatki! Siemanko, kochani. Tu wasz Gekuś. Jest cudowny, słoneczny dzień i postanowiłem podglądać ptaszki. Spójrzcie, to bliźnięta, Bery i Keri. Chyba mają odjazdową zabawę. O nie! Bery miał wypadek! Prędko, Mechanusie! Ratujmy go! Kolowniczka Tina do akcji! Spokojnie, Bery. Zaraz wyciągniemy cię z wody. Bluś? O! Hej! Hurra! Zrobię mały przegląd. To dziwne. Silnik nie chce zapalić. Busia Keri pociesza brata. Jak milutko. O! Wiedziałem, że coś nam tutaj wypłynie. Ta rybka utknęła w rurze wydechowej Berego. Dlatego silnik nie zapalał. Fajnie mieć wsparcie w czasie naprawy. To pomaga szybciej wrócić do formy. Dobrze, że rybce nic się nie stało. Koledzy się o nią martwili. Cóż... Mamy szczęśliwy finał. Do zobaczonka wkrótce. Papatki! Chodź, Blusiu. Chyba już pora spać. Dobranoc, Mechanusie. Bobuś? Co tu robisz o tej porze? Ojeju, pękło ci koło. Zaraz wymienię. Ale musimy być cicho. Uff, mało brakowało. Bobuś. Dobranoc. Może teraz odsapnę sobie chwilkę. Kochani, witam pięknie w warsztacie Gekona. Mamy bardzo spokojny dzień i robimy wiosenne porządki. A cóż to znowu za hałas? Autobobuś? Nie wyglądasz dziś za dobrze. Śmiało, zbadamy cię, biedaczku. Bobuś chyba jest chory. Zobaczymy, jak możemy mu pomóc. Pewnie w chłodnicy jest mało wody. Do dzieła, Mechanusie! Nie, to nie chłodnica. Chwila, moment. O! Aha! Nasz Bobuś ma wyciek oleju. I przez to jego silnik strasznie chrypi. My to naprawimy. Już wiemy, czemu byłeś ponury. Bo olej cieknie ci z rury. Greenka zaspawa otwór raz, dwa. Na tej robocie świetnie się zna. Przykleję plaster i będzie klawa. Hurra! Bluś i Greenka! Brawo, brawo! Czujesz się lepiej, Bobusiu? Znowu zadowolony klient. Zawsze do usług. Odwiedzajcie warsztat Gekona. Papatki! Czołem, kochani! Witam w warsztacie Gekona. Dziś jest dużo błotka, więc nasza myjnia już gotowa. O, proszę! Mała Tirka przybywa na wielkie mycie. Cześć, mała Tirko! Ta wizyta to czysta frajda. Plum, plam i plusk. Gekomyjnia działa już. Coś tu nie gra. Ciągle jesteś brudna. No jasne, nie dodaliśmy mydełka w płynie. Bez niego trudno dobrze wypucować auto. Mydełko sprawi taki cud, że zaraz zniknie wszelki brud. O! Dziwna sprawa. Przecież te szczotki powinny zmyć całą pianę. Aha, już wiem. Mała Tirka jest nieduża, a te szczotki są za daleko. Hurra! Myjnia się spisała. Mała Tirka jest śliczna i czysta. Duże brawka dla Gekusia. Pa! Jak cudownie mieć wakacje. Uwielbiam kemping. Ogień przygasa. Żółta, czy możesz dorzucić trochę drewna? Chyba już czas na bajkę. Książka z bajkami jest w przyczepie, Grinko. Dzięki, żółta. Chwila, moment. To kliny pod koła. To znaczy, że... Prędko! Łapać tę przyczepę! Musi być sposób, by to zatrzymać. Uf. Dzięki, Grinko. A niech to śrubokręt! Hurra! Dobra robota, Tino! O, brawo, kochani! Już po strachu! Tak, Grinko, a teraz poczytamy bajeczkę. Do zobaczonka! Pa! Czołem, kochani! Eryk Koparka przyjechał na przegląd. Musimy sprawdzić, czy jest na tyle sprawny, żeby kopać. Kto mi pomoże? Chyba dzisiaj wybiorę żółtą. Wiem, że chcesz się bawić, ale praca w warsztacie również może być zabawą. Najpierw sprawdzimy twój silnik, Eryku. Chcę usłyszeć, jak ładnie warczy. Stać cię na dużo więcej, Eryku. Świetny chwyt, żółta! Pora sprawdzić stalowe gąsienice. Ostatnia część przeglądu, Eryku. Zobaczmy, jak działa twoje ramię koparki. Trzeba je naoliwić, żółta. Wspaniale, Eryku! Zakończyłeś przegląd i teraz możesz kopać rowy albo tunele. Chcesz z nimi zagrać, żółta? Czyli wolisz bawić się pracą. Wkrótce więcej zabaw przy pracy w naszym warsztacie Gekona. Hej, kochani! Witam was w warsztacie Gekona. Bobuś-Autobuś ma właśnie przegląd. Zaraz kończymy. Stop! Mechanusie! Jestem na dachu! Bobuś! Bobuś! Ojej! On mnie nie słyszy! Mechanusie, prędko! Wymyślcie coś! Uważaj! Przed nami jest most! Wow! Mali piraci drogowi! To wiadukt! Świetna myśl, Mechanusie! Może uda mi się złapać to... pudło! Co teraz? Braweczka, żółta! Uratowałaś mnie! Nic nie wiedziałeś! Nie mam żalu! Nikt tu nie ucierpiał! Dziękuję za pomoc, Mechanusie. I co ja bym bez was zrobił? Pa! tak, Grinko. Tina zaraz wywiezie te rupiecie. Ups. Sorki żółta. Stara sofa też trafi na śmietnik. Jest niepotrzebna. Oto rodzinka tirów. Mama Tirki, mama Recykling i mała Tirka. O nie! O, biedna Tirka. Trochę się potłukła. Co zrobić, by lądowanie było miękkie? O? Mamo Recykling, masz jakiś pomysł? Śmiało, mała Tirko. Tym razem miękko wylądujesz. Nie ma za co, Tirko. Dziękuję, mamo Recykling. Bardzo fajnie jest zrobić coś nowego z czegoś starego. Ten bałagan na drodze. Mamuniu! O! O! Panie Łasico, wszystko gra? Uczyniłem Wiki najszybszym pojazdem na świecie i śmignęła, nim zdążyłem zamówić lody. Trzeba zatrzymać Wiki, bo spowoduje większą demolkę. Już tu jedzie. Jesteś gotów? Wciśnij wyłącznik! Duże brawka, Blusiu. Ale wciąż nie dostałem zamówionych lodów! Nie cierpię rakiet! Dobra, Mechanusie. Sprawdzimy, czy nic mu nie jest. Do zobaczonka! Pa! Witam pięknie w warsztacie Gekona. Właśnie zainstalowałem nowy system alarmowy. Chyba ktoś jest w opałach! Holowniczka Tina do akcji! To przecież Eryk Koparka! Pewnie wjechał w głaz. Patrz! Uszkodził sobie gąsienicę. O, Blusiu, wiem, że boisz się burzy, ale musisz pomóc. Bądź dzielny, dobrze? Nie dosięgnę! Jestem za duży, nie wcisnę się tam. O, rety, trzeba się sprężyć. Widzę, że tama zaczyna przeciekać. Bluś tam się zmieścił i już działa. Braweczka, Blusiu! Jesteś bardzo dzielny. Ojej! Tama za chwilę pęknie! Prędzej, Blusiu! Gratki, Blusiu, pokonałeś swój strach. I spójrz, cudna tęcza. Buziaczki od Gekusia. Pa!